Cześć, Ika. Brylanty i zegarki. No to nie są gadżety niezbędne do życia, ale takie, które czasem wzbudzają wiele emocji. I takie, przez które toczyły się krwawe wojny, które jedni chcieli posiadać za wszelką cenę. Zacznę od brylantów, ale tak naprawdę od jednego. Oto książka, którą już Wam kiedyś pokazywałam, która nosi tytuł Kohinoor. Nur się pewnie czyta, ale pozwolicie, że będę tak czytała, bo tak romantycznie jest. A więc Kohinoor, historia najsłynniejszego diamentu świata. Napisana przez Williama Dalmprela i Anitę Anand. Wydane przez Noir sur Blanc. Piękna okładka, cała w kohinory. Zapewne słyszeliście tę nazwę, no bo ona się gdzieś tam pojawia. Kohinoor to jest diament z Indii. Oczywiście jest dziś na świecie diamentów większych, piękniejszych i śliczniejszych od niego więcej, ale historia jego jest na tyle fascynująca, że stał się diamentowym celebrytą. Diamentowym i brylantowym, bo diament to jest to, co się wykopuje z ziemi, a po oszlifowaniu staje się brylantem. Otóż nasz Kohinoor nie jest brylantem kopalnym. On jest brylantem odsiewalnym, że tak powiem, ponieważ jest brylantem, który został odsiany z piasku. Z pewnej indyjskiej rzeki odsiewano piasek i tam właśnie znaleziono ten diament Kohinoor, czyli Szklana Góra. No i co? No i ten, kto znalazł, był bardzo szczęśliwy. Kazał go szlifować, a potem to już było z górki. To znaczy, jedni z drugimi walczyli, bo każdy chciał mieć Kohinoora. Opętani byli chęcią posiadania tegoż. Napadali na siebie nawzajem, wydzierali sobie, aż nasz Kohinoor trafił w ręce Mongołów i tam został umieszczony w tak zwanym mongolskim tronie. Tronie zwanym Pawim Tronem. Cały tam kapał od wszystkiego złota, brylantów i chociaż Mongołowie, i raczej ja jestem chyba po ich stronie, uwielbiali kamienie kolorowe, na przykład rubiny. Ja też za brylantami nie przepadam, bo one są bezbarwne, przezroczyste, no i trzeba odpowiedniej oprawy, oświetlenia, żeby dały swój blask. Spójrzcie na moje brylantowe kolczyki. Czy je widać? Nie. One tylko przy jakichś takich lampach mogłyby zaświecić. Ale wracając do Kohinoora, i ten mongolski tron ktoś tam zdobył, napadł i... No i tego Kohinoora sobie przywłaszczył, aż Indiami zainteresowała się Wielka Brytania i tak zwana kampania wschodniobrytyjska, czyli takie przedsiębiorstwo, które łupiło te Indie ze wszelkiego dobra, jak się dało. No i właśnie ta kampania wschodnioindyjska dowiedziała się, który to z władców Indii posiada ten brylant, bo chciała podarować ta kampania brylant swojej królowej, czyli królowej Wiktorii. Brylant był strzeżony przez Radżę indyjskiego, aż on umarł i jego tron objął 10-letni syn. No i z tym 10-latkiem można było zrobić wszystko, to znaczy kazać mu podpisać wszystko, ofiarować wszystko, i tak też się stało. Jak piszą we wstępie autorzy, 29 marca 1849 roku 10-letni Maharadża Pendżabu został wprowadzony do wspaniałej sali tronowej w Pałacu Luster, należącym do bajecznego fortu w Lahore. I właśnie, chłopczyk był tak struchlały, że podpisał wszystko, a jego matkę Anglicy uwięzili. No i właśnie, po zdobyciu tego brylantu postanowili jak najszybciej go przetransportować do Wielkiej Brytanii i ofiarować królowej. A okazja była nieprzeciętna, ponieważ właśnie w Londynie miała się odbyć światowa wystawa. Na tę wystawę zbudowano Crystal Palace, czyli kryształowy pałac. Albert i Wiktoria mieli w tym pałacu, co ja gadam, tak, w tej sali wystawienniczej
otwierać wszelkie wystawy, między innymi tam wystawiono Kohinora, ale ludzie się nim tylko przez chwilę interesowali, ponieważ, no jak mówię, był brzydki, w sensie nie błyszczał swoim blaskiem. Książę Albert podświetlał go, oświetlał, no eksponował. I co? No i co? No i średnio. Wszyscy mówili, że dlatego, że ma nieodpowiedni szlif, tak zwany szlif mongolski, a miał wtedy wielkość kurzego jaja. I więc książę Albert postanowił go oszlifować i po tym oszlifowaniu zostało z niego tylko 1/3 wielkości i został osadzony w koronie królewskiej. Dziś w tej koronie się znajduje w Muzeum Wieży Tower i tam możecie go oglądać, chociaż jest bardzo, bardzo niepozorny. Królowa Elżbieta nigdy nie nosiła Kohinora, ponieważ wszyscy twierdzą, że przynosi on nieszczęście władcom, którzy go noszą. Poza tym dziś odbywa się wiele procesów, bo takie państwa jak Indie, Pakistan i inne żądają od Wielkiej Brytanii zwrotu tego brylantu, ponieważ mówią, że on został im ukradziony. No i coś tu jest na rzeczy, gdybyśmy się tak dokładniej zastanowili. Książka jest bardzo interesująca, składa się z dwóch części. W pierwszej części mamy omówione właśnie historię znaczenia kamieni szlachetnych na wschodzie. Dlaczego Mongołowie woleli nie brylanty, tylko rubiny, jak już Wam powiedziałam, co one oznaczały, jaką miały symbolikę i jak je pozyskiwano. A w drugiej części to już jest właśnie ten cały Kohinor i jego historia i od czasów najdawniejszych do czasów współczesnych. No jak tam z brylantami? No po prostu brylanty, no cóż możemy powiedzieć, a cyrkonie też są w porządku. Ale książka też jest w porządku, naprawdę warto przeczytać o tym celebrycie, który pobudzał emocje tylu pokoleń, tylu władców i tylu żołnierzy i tylu napastników, że do wojny o niego się toczyły. O taki mały, niepozorny, przezroczysty kamyczek. Brylanty mamy za sobą. I teraz przechodzimy do zegarków. No ileż to również w Polsce jest, było czy jest, ktoś wziął zegarki, ktoś oddał zegarki. Robert wiadomo jaki nosi takie zegarki, które kosztują tyle to a tyle, że za jednego zegarka można kupić sobie w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. A więc takie gadżety rozpusty, ale któż bogatemu zabroni? No i właśnie, moda na takie zegarki. W rozkręceniu tej mody na zegarki mamy my również swój udział. Mamy udział poprzez Antoniego Patka, czyli założyciela znanej na całym świecie firmy zegarmistrzowskiej w Szwajcarii. Antoni Patek to był symbol luksusu, czyli Antoni Patek, zegarmistrz królów, napisał tę książkę Benjamin Chapla. No i co ja mogę powiedzieć? Królów. Więc Antoni Patek. Książka jest dosyć obszerna, ale często spotkacie się w niej z następującymi stwierdzeniami. Można domniemywać, albo jak przypuszczano, albo nie ma na to wprawdzie dokumentów, ale ponieważ Antoni Patek nie pozostawił po sobie wielu śladów historycznych, czyli jakieś, wiecie, dokumentów i tak dalej, oprócz listów, i na tych listach opiera się autor. Przekopał on wszystkie możliwe archiwa. No polskie archiwa to wiadomo, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa i tak dalej. Wiele z nich zaginęło, ale wiele też pozostało. Antoni Patek urodził się w Lublinie i tu Lublin może być dumny ze swojego ziomka, ponieważ jak mówię, urodził się w Lublinie. Następnie jego rodzina przeniosła się do Warszawy, ojciec był wojskowym i Antoni również wojskowym został. Kiedy wybuchło powstanie w 1830 roku, Antoni Patek był żołnierzem kawalerii i stanął oczywiście po stronie powstania. Był powstańcem. Kiedy powstanie przegrało, no to co? Czekała go emigracja. Jak wiele tysięcy polskich żołnierzy wyemigrował. Najpierw do Francji, a następnie do Szwajcarii. Był więc patriotą, dostał nawet za swoje zasługi wojenne, bojowe krzyż Virtuti Militari. W swoim życiu spotkał wielu znamienitych generałów, na przykład generała Józefa Bema.
Ale jak powiedziałam, z Francji przeniósł się do Szwajcarii, a nie było to łatwe. Mógł tam emigrować i osiedlić się dzięki parze znajomych, który gdzieś tam kiedyś poznał, i oni zainteresowali go zegarmistrzostwem. Nauczył się tej sztuki i wraz ze swoim znajomym, przyjacielem o nazwisku Franciszek Czapek, Czapek, pochodzenia czeskiego, ale pisał się Czapek, założyli pierwszą firmę zegarmistrzowską. Ta firma zegarmistrzowska produkowała cuda. Cuda, nakręcane cuda, i bardzo mi się podoba nie tyle ta obwoluta, ile okładka. Bo na tej okładce zobaczycie te cuda produkowane przez firmę Patek. To są zegarki tak zwane kieszonkowe. O kurczę, miałam przynieść zegarek kieszonkowy Andrzeja, który on ma po swoim dziadku, ale jak zwykle zapomniałam. To jest druga strona, tu możecie przeczytać. Patek, a więc produkował zegarmistrzowskie cuda, wymyślił nowy rodzaj nakręcania zegarków kieszonkowych. Najpierw rozprowadzał je wśród emigracji polskiej, ale ta emigracja polska nie za bardzo wywiązywała się ze zobowiązań finansowych, bo są tu listy, w których on wymienia, kto wziął zegarek, ale za ten zegarek nie zapłacił. A wielu takich Polaków było, no i firma stanęła na skraju bankructwa. Wtedy postanowił się ze swoim czeskim przyjacielem rozstać i założył spółkę z pewnym Francuzem Filipem, i tenże Filip postawił ją na nogi, unowocześnił w fabryce w Genewie, fabryka się rozrastała, przybywało tych kontrahentów, a Patek wyruszył, bo wiedział, że reklama jest dźwignią handlu, wyruszył w osobistą podróż po Europie, ale nie tylko. Był również w Ameryce. Tam w Stanach spotkał braci Tiffany, tych od co tam śniadanie u Tiffany'ego. Na tym śniadaniu jednakowoż przyjaźni nie było, bo bracia Tiffany zrozumieli, że to jest dla nich konkurencja. Niemniej jednak Patek zwiedził całe Stany Zjednoczone, poznał produkcję zegarków, bo jego zegarki produkowane były ręcznie. Poznał taką fabryczną produkcję zegarków, bo Amerykanie tak, pragnęli zegarków, ale tanich. Nie zwracali uwagi na to, jak one wyglądają, ale no, żeby dobrze i długo chodziły. Zegarki Patka, co tam? Aha, kiedy wrócił z tej podróży po Stanach Zjednoczonych, zrozumiał, że no, trzeba rozwinąć produkcję na większą skalę, ale też znaleźć, jakby to powiedzieć, o, zrozumiał, co to jest lokowanie produktu. A więc rozdawał swoje zegarki właśnie ludziom, celebrytom ówczesnym, czyli królowej Anglii, księciowi Albertowi, jak to tam Baron Dudley, czy jakiś hrabia Dudley, pisarzom na przykład, i produkował nie tylko zegarki, ale również biżuterię. I taką bransoletkę tutaj pokażę, cała ze złota. O, podarował polskiej pisarce i emancypantce Deotymie, czyli no Alzheimer, zaraz mi się przypomni, ale wy wiecie, kim jest Deotyma. Te zegarki produkowane na rynek polski miały elementy patriotyczne. Na przykład, co tam tutaj mamy? Matkę Boską Ostrobramską, tu mamy Kościuszkę, tu mamy Mickiewicza, z którym się spotkał, Słowackiego, z którym się prawdopodobnie spotkał. A więc firma się rozrastała. Rodzinie Patków żyło się coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. Niestety założyciel firmy zachorował i zmarł w wieku 61 lat. Rodzina nie była zainteresowana dalszym prowadzeniem firmy, ani córki, ani synowie, dlatego firma przeszła w ręce Francuza, czyli tego Filipa, o którym mówię, ale nazwisko Patek pozostało w jej nazwie. Co chciałam powiedzieć? Książka przeciekawa. Pomimo tego braku dokumentów, to autor wybrnął z sytuacji, przedstawiając nie tylko życiorys samego bohatera, czyli Antoniego Patka, ale również obraz współczesnej Europy, to znaczy tej Europy,
której Polsce emigranci powinni się zadomowić, oraz środowisk emigranckich. A te środowiska emigranckie, jak wynika z tej książki, nie dawały sobie buzi, tylko oczywiście co? Kłóciły się, jedni donosili na drugich, co jakąś kasę wspomagającą założyli, to pieniądze znikały. Czartoryski kontra Mickiewiczowi, Mickiewicz kontra Towiański i takie różne. A więc było to bardzo skłócone, bardzo zróżnicowane, gdzie trzech Polaków, tam 17 poglądów. I to jest bardzo ciekawe, że inne nacje potrafiły się jakoś tak zewrzeć w sobie i pilnować swoich grup, windować się nawzajem, to ci oczywiście nogi podkładali pod hasłem, kto bardziej kocha ojczyznę, kto bardziej się jej przysłużył, a kto niestety nie. Antoni Patek tych kłótni nie mógł wytrzymać, niemniej bardzo się angażował w życie emigracji, dotował różne tam akcje, na ile mu pieniędzy starczało. A więc Antoni Patek zniknął z naszego horyzontu, to znaczy dzisiaj niewiele osób ma świadomość, że ta firma to była kiedyś firmą polską lub współudziałowcem był Polak i te wszystkie mechanizmy wewnątrz zegarków to właśnie on wymyślił. Nie mam Andrzejowego, polecam więc książkę Benjamin Czapla, Antoni Patek, Zegarmistrz Królów. Nie mam Andrzejowego kieszonkowego podziadku, ale mogę Wam pokazać moje dwa zegarki, ponieważ mam dwa zegarki. To jest zegarek na co dzień, firma No Name. Czekajcie, a może Patek to jest? Nie, a to jest na od święta, tak. Od święta i na co dzień mam dwa zegarki. A jak tam u Was z zegarkami, bo młodzi od zegarków daleko, ponieważ co? Wolą te bandany, czy jakieś tam, co tutaj się nosi. Liczą kroki, oddechy, co tam jeszcze one liczą, wszystko liczą i wszystko przez satelitę. A ja jestem taka, jestem tradycjonalistką. Także, jeżeli chodzi o brylanty, tylko Kohinoor. Jeżeli chodzi o zegarki, tylko Patek. Obie książki polecam. Zapraszam do dyskusji o najcenniejszych gadżetach. Napiszcie o swoich brylantowych koliach oraz o swoich zegarkach wartych tyle, co cały Robert wiadomo jaki. Dziękuję. Zapraszam do dyskusji.